Panie Marszałku, Wysoka Izbo, właściwie nikogo już dzisiaj w Sejmie nie dziwią takie debaty jak ta, gdzie po raz kolejny musimy poprawiać coś, co rząd schrzanił, posłowie uchwalili i tak naprawdę zamiast zajmować się projektami ważnymi dla Polski, cały czas mielimy te same sprawy. I czego rząd nie tknie? Czy to jest kwestia sześciolatków w szkołach? Klapa. Czy to jest kwestia reformy służby zdrowia? Klapa. Kwestia niefunkcjonującego systemu powiadamiania numer 112, klapa. I kolejna klapa, nowy projekt ustawy nieprzygotowany, który dzisiaj zajmuje czas w Wysokiej Izbie. I w związku z tym moje pytanie, czy tak naprawdę rząd wypracował jakiś model pracy nad projektami, tak, byśmy nie musieli cały czas zajmować się tymi samymi ustawami i mogli ruszyć zapowiadanymi przez Platformę chociażby reformami finansów publicznych, zamiast cały czas zmienić te same ustawy. Ale na marginesie tych przepisów rząd jedyne co potrafi to fundować kolejne podwyżki. Jedną z tych, którą mamy od nowego roku, to podwyżka cen paliwa, która również wpłynie na ceny przygotowania do egzaminów na prawo jazdy. W związku z tym, że w wielu przypadkach osoby przygotowujące się jeżdżą po drogach miast, których potem zdają egzaminy, w związku z tym, że można dojeżdżać, to są dodatkowe koszty, bardzo wysokie. Chciałem zapytać przy okazji dzisiejszej debaty, czy swego czasu zgłoszony projekt, a przewidujący utworzenie możliwości ośrodków ruchu drogowego w miastach powiatowych jest w planach obecnych rządu i jeżeli tak, to czy takie rozwiązania się planuje, a jeśli tak, to kiedy ewentualnie planuje się wprowadzenie ich w życie?